się nie je! No, normalnie tak, ale to się je! Znaczy, prawdopodobnie, słuchajcie, znalazłam zestaw kracie, czyli ja pana zjadam, ale w formie modeliny, czyli lepimy wszystko, a potem to normalnie zjadamy. Wydaje mi się, że tutaj nie trzeba nic łączyć, żadnych proszków, tylko mamy od razu gotową modelinę do jedzenia! To byłby mega sztos! No. Przecież jak się robi troszkę ponczusie z modeliny, zawsze mam ochotę je zjeść, ale nie mogę, no bo są z modeliny. A teraz to będzie naprawdę realne! I ja mega się nie mogę doczekać, tutaj są na opakowaniu nawet takie słodkie misie! Patrz, masz tutaj kotka! Ktyłek! Jaki on jest słodki! W zestawie mamy kilka kolorów, posypy i coś dziwnego, bo zestaw w ogóle nie jest przetłumaczony na polski, ale jeśli też uwielbiacie lepić z modeliny, plasteliny, to koniecznie zostawcie kciuka do góry, a ci, co jeszcze nie dołączyli do naszej najsłodszej rodzinki, to niech koniecznie upewnią się, czy mają przycisk subskrybuj kliknięty. A my zaczynamy! Otwieramy! Jeśli lubicie lepić z modeliny i chcecie troszeczkę więcej się poduczyć, albo zobaczyć, jak ja to robię, to koniecznie obejrzyjcie sobie filmiki w proponowanych, gdzie mam chyba całą playlistę właśnie o modelinie. Nie jest tego teraz za dużo, ale jeśli będziecie chcieli, to na pewno zrobię tego więcej. Ten filmik musi trafić do tego, bo ta modelina jest po prostu sztosem, przynajmniej tak się zapowiada. Mam tutaj nawet przykładowy jakiś słodkości. To jest słonik? Tak! A, to było narysowane, tylko co, to jest moją podkładką, czy co? Pewnie podkładką to jest. Jeszcze jest coś narysowane, pewnie będzie w środku. Przetniemy to w miarę ładnie, ale mi to nigdy ładnie nie idzie. Zawsze źle to przekroisz. Ciach, 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 ciach. Tam, da, da, da. Co mamy tutaj? Ło! Ej, to już jest nożyk! To ja przyniosłam mój bez sensu. Rurkę plastikową. Tylko ona jest strasznie twarda, to nie jest taka zwykła rurka. Tak w ogóle, to zobaczcie, ile ja mam słodkości. To są kolejne, ja pana zjadam, które również są mega, mega cute. Ale je zostawiamy na inny odcinek, tylko musicie zostawić dużo łapek w górę. Posypy ten nożyk, rureczkę. Patrz, to są foremki! O, już to! Ja! To jest taki cute duperek. Mam tutaj robota. To jest chyba jednorożec. Ej, ja chcę jednorożca totalnie. I duszek oraz pingwinek. Są prześliczne. Strasznie mi się podobają. Ciekawe, czy na pewno będą fajnie działać. To jest mój ulubiony kolor, czyli różowy. Nie ma fioletowego. To jest mój drugi ulubiony kolor. Napiszcie mi koniecznie w komentarzu, jaki jest wasz ulubiony. Piszcie w komentarzu. Chciałabym zrobić na pewno donata. Ja chcę zrobić donacika. Takiego dużego. Nie, wielkiego. Takiego małego. No ale znowu zrobić jednorożca i go zjeść? Czy to nie jest dziwne? Zobaczyłam tą instrukcję. Jest tutaj napisane, że tą rurką my wałkujemy. Czyli to jest wałek? No, tak, po to ona jest i ona jest faktycznie taka twarda. To nie jest taka zwykła plastikowa rureczka. Więc sztos, ja bym zaczęła od donacika. Donacika robimy na żółtej bazie czy na białej? Ja bym zrobił na żółtej. Ja chyba też. Mówika, ja ci muszę iść teraz po pomocnika, bo ty nie dasz sama rady. A ja natnę to i zobaczę, czy to w ogóle pachnie. Trzymaj tutaj pusina, niech ci pomoże. Czy to przed zjedzeniem trzeba wypiec, czy nie? Nie mam zielonego pojęcia. Nie ma. Pytaj się znawcy. Znawco, proszę powiedzieć, to trzeba wypiec, czy nie? Chyba nie. Ej, oni już to zrobili do nacika, patrz! I tą rurką wycięli środek, dali teraz mega pomysł! Pachnie? Totalnie jak, czekaj, taka cytrynka, więc pachnie ładnie. Pomocnik, chodź. Weź go tam gdzieś normalnie, niech się weźmie do roboty, nie tylko siedzi na tym telefonie, czy co to jest? To jest konsola. Ucinamy fragmencik. No i dobra, najpierw może ja bym przetestowała, czy to w ogóle jest jadalne. Ja bym tego nie jadł. Guma rozpuszczalna, coś w stylu mamby? W smakach ja pana zjadam, totalnie. Lepimy z tego kółeczko. Ale sztos, serio. Czyli to serio da się jeść? Mamy już nasz bazę pod naszego donacika. Dziurkę zrobimy, jak już będzie polewa. Więc teraz no, poczynamy polewę. Teraz z tej różowiutkiej robimy polewę, więc ucinamy. A wytłumaczysz mi, po co ty robisz mini jedzenie? No, żeby je zjeść razem z kimś. Ale to nie ma sensu, przecież ty jesteś duża, to ty się nawet tym nie najesz. No to potrzebuję kogoś, dla kogo to zrobię. Dzieci człowieczka! Nasz placuszek jako polewa melduje się na naszym donaciku. Będzie jakaś ciekająca polewa z donata. I teraz w środku robimy dziurkę tym, tak jak oni robili. Czy to zadziała? Ona będzie dość spora, ale spróbujmy. No i co? Chwila prawdy? Co jest? Co zrobiłaś? Jak ładnie wygląda? Czekaj, ja to zrobię! Donacik! A, nie! O nie! On przywarł! Tu jest za ciepło! O no! I to nie róbcie tego latem, bo to już by w ogóle popłynęło! Na wylot masz być! Jest, udało się! Mamy ją! Spróbujemy na niego przykleić posypy! To ja teraz nacinam posypy, a wy macie teraz 3 sekundy, żeby zostawić kciuka do góry! Raz, dwa i uwaga, lecą! 3!
Ja spróbuję to po prostu poprzyklejać. Powinnaś tak, powinnaś to normalnie przylepić. One mi się nie chcą trzymać, więc może ja to na ślinę zrobię? W międzyczasie zrobiłam jeszcze jednego donacika, takiego lekko nadgryzionego. Bo właśnie, kto go nagryzł? Mufinka! No nie ja. Ja też nie! Ale wiem, kto mógł to zrobić, Mufinka! Proszę cię bardzo, automacik! I musisz wybrać tutaj jednego Squishmallowsa, który będzie jadł te właśnie twoje wszystkie malutkie pyszności. Czy ja to otworzyłam? Trzeba to odpalić, Mufinka! No, trzeba to... Włączyłaś? Chyba tak, bo się świeci! O, tak jest, odpalone, dobra. Celuję na tą tutaj owieczkę! Ja to jest mój Squishmallows! Ja ci pomogę! Tak, razem damy radę! Patrz! Ej, naprawdę nam się udało! Ej, co jest? Czekaj, nie mogę go stracić, przestań! Udało się! Nie, co zrobiłaś? No to się, bo ta konsola jest mylna! Ale czekaj, udało się! Chodź tu! Jest, udało się! Wyłączamy, odkładamy. I zapraszam do stołu naszego Squishmallowsa, proszę bardzo, dla ciebie. Dla ciebie ta posypa z tego spada, ale uważam, że idealne dla niego jedzenie. On sobie teraz będzie pałaszował i ja spróbuję to później. O, jak się za to zabrał. Co? Teraz przejdziemy do kolejnej rzeczy. Mamy jeszcze kolory biały, czarny i niebieski. Co takiego możemy fajnego zrobić? Może któryś rzeczy z foremek? Ja wiem, to wygląda jak lemur albo panda. Ja chcę tę pandę. Dawaj, to? Postaraj się. A to nie jest misio? Nie wiem, taka misio panda to dobra, jest. Ale potem chcę robota. Jakiego chcesz koloru misio panda? No, niech będzie tak. Biały, czarny i różowy. No co? Mam jednego, wymagania. Jednego koloru. Tu co jak jednego koloru? W sumie lukrem można to wszystko pomalować później. Będzie idealne. I tniemy. Troszkę to rozrabiamy w rękach, przynajmniej tak jest na instrukcji. A, i żeby zrobić foremkę, właśnie, teoretycznie ją rozwałkowuję. A, ciasto trzeba rozwałkować. No. Może jest napisane na jaką grubość, ale... I szybko przetłumaczcie nam to teraz. Ja myślę, że to jest kolorowanka, a to były te foremki. Kliknijmy to tutaj. Czy to zadziała? To przypomina mi mojego Squishmallowsa, którego ja chcę dostać. Giga. Jakiego? Giga żabę. Jumbo żaba. Nie, Squishmallow. Jumbo pusi. Nie, wygrałam pojedynek ciasteczkowy. Ty musisz mi go kupić. Ja ci takie kupię. Takie były zawody. Ale ty też musisz mi jumbo pusi. Nie, wygrałeś. Wygrałem. Nie, co wyszło ty? Za wcześnie i się uszka nie zrobiły. Ale jest ładnie. Nie jest źle. Mogę uszka zrobić tego koloru. Poczekaj. Spójrzcie tylko na tego cudaka. To jest taki robopanda. Robopanda. Jest ładny. Robo panda odkładamy do naszego Squishmallowsa. Oceniamy bardzo. 7 na 10. O, jak? Jak chcina, czyli chyba dobre. Ciekawe, czy każdy smakuje tak samo. Oczywiście to spróbuję na sam koniec i zobaczę, czy faktycznie każdy z tych kolorów smakuje identycznie. Teraz bym chciała niebieski i zrobiła Batmana, czyli tego tutaj nietoperka jest taki słodki. To ja też chcę coś zrobić. Robię nietopera i się wymieniamy. Szczerze, łatwiej się lepiej chyba bez tych foremek. Ta modelina strasznie szybko rozmięka, przez co ciężko ją nawet wyjąć, bo się zaczyna kleić, więc ja chyba na samym rzeczy zrobię bez tych foremek. Dobra, Kitek, teraz twoja kolej. Jak? A, tu ja mam tam siąść? Tak? Mufinka, ja nie wiem, co mam zrobić, wpakowałaś mnie tutaj. Tak, jest bałwana, koto bałwana. Koto bałwana? Robiłem go już kiedyś. To yeah. Koto bałwan będzie w miarę prosty. A tutaj są moje cudaczki. No jak ci idzie? Jaki złoty, fajny. To jest trzykolorowy bałwanek. Fajnie, że masz trzy kolory. I teraz tak, podoba. Trzeba mu jakoś oczka zrobić, tylko nie mam tak precyzyjne rączki. Ale masz tam wykałaczki, patrz, przyniosła ci wykałaczki. Po co mi wykałaczki? Nie, nie potrzebuję wykałaczek. Patrz, a on ma oczka już. Trzeba mu potem zrobić guziczki. Guziki możesz z tego. Ej, a ty nie odpakowałaś jej w ogóle. Czarny jeszcze nie wiem, ale guziki możesz z tej posypy zrobić. Ja się boję tej posypy. No trochę odpada, jeśli mam być szczera. Kitek, tutaj w ogóle mają burgera, niektórzy z tego robili. Zobacz, jaki on jest słodki. I słuchaj, ale słuchaj, to jest lepsze. Poczekaj, obrócę go i zobacz, on ma plecaczek. Tak, bo on idzie do szkoły i zobacz, ma taki plecaczek, jak my mamy nasze plecaczki w naszym sklepie. Fioletowy i za Kitkiem jest... A za mną jest jeszcze różowy, a ja trochę źle zrobiłem, bo on ma biały plecak. No dobra, no to będzie trzeci do kolekcji. Okej. Mufinka, co ty lepisz jeszcze? Ja zrobiłam i hamburgera dla ciebie. Hamburger wygląda apetycznie, a to jest misiu. Myślałem, że to świnka. Ja najpierw przecież mówię, kurczę, nie mam takich kolorów, na przykład zielony, żeby zrobić całą tę, ale przecież niebieski i żółty się łączą. Nie pomyślałam o tym. Że to jest jak normalna modelina. No i piękna świnka. To jest... Misiu! No, świnko, misiu! Zaraz zrobimy ich wielki test! No zobaczcie tylko, co nam się udało zrobić. Tak jak mówię, mało używam tych foremek, ale foremka, która jest połączona jeszcze z innym kolorem, wygląda o wiele lepiej. Ja jestem z tego mega zadowolona. Najbardziej podobają mi się chyba donaciki, ale ten misiu też jest słodki, no ale nie no, w sumie twój bałwanek. No właśnie, czekałem na bałwanka! Bałwanek jest najlepszy, on ma rączki, on jest po prostu, on jest przygotowany na wszystko. Ja bym z chęcią spróbowała tych donacików, bo mnie mega kuszą, więc próbujemy!
No, ocena. Ja to ja chcę tego drugiego nadgryzionego. Mogę? Dobra. A. Dzięki tej posypie, to jest ogólnie taka guma mięciusia, a ta posypka jest tylko chrupiąca. No, mamba. Mamba. Cytrynowa. Misia. Dobrze, że nie bałwanka. Bałwanka, ty zaraz spróbujesz. Co? Ja nie jem mojego dzieciaczka. Zdrowka. Pycha. Daję temu zestawowi 10 na 10. Był świetny. Dobra, kitek. Pora zjeść burgera. I patrz, ten burger jest prawie taki jak mój bałwan. Ja, ale sztos. Ej, no poczekaj. Dobry jest. To było dla ciebie specjalnie burgera, ale bałwanka zjedz jeszcze. Mówinka, ty nie zrobiłeś najważniejszego. Czego? Nie wytestowałeś, czy to są różne smaki. No to dawaj. Ta biedronka jest tutaj sztosem i ten czas. Spróbuję niebieską. Niebieską w ogóle inaczej. Racja, to są różne smaki. No, ale sztos. A czarna? Widaj. Taka cola. A biała? Najdelikatniejsza. Znam ten smak, ale nie wiem skąd. Ja też. Mam nadzieję, że wam się podobało. Koniecznie mi napiszcie, jak wy oceniacie ten zestaw. A słodziaki, widzimy się w kolejnym filmiku. Buziaki, pa.